Cześć Norbert. Norbert, ciężka praca na treningu, nie odpuszczasz, jak każdy zawodnik. Powiedz, wiesz już, kto będzie przeciwnikiem? Tak, 21 marca będę boksował z Robertem Talarkiem na dystansie 8 rund w super średniej wadze, także nie przeskakuję ani wyżej, ani nie schodzę niżej, tak jak ma być. No to twardy przeciwnik. No tak, no nie można tu powiedzieć o nim, że to jest jakiś zawodnik taki na przetarcie. Solidna firma, jeździ, wygrał sobie na chyba ze dwie walki we Francji, nie boi się wyzwań, potrafi boksować. Także, no tak jak powiedziałeś, to jest solidny zawodnik i myślę, że będzie ciekawa walka. Nie pytam o taktykę, bo pewnie nie zdradzisz, nie? No nie będę mówił, jak będę boksował, ale jakiś już plan mam w głowie ułożony. Oglądałem walki Roberta, no przeanalizowałem jego styl boksowania, także już coś tam jest, plan ułożony i będę starał się go realizować od pierwszej rundy. No właśnie, ty jesteś takich bokserów, którzy sami analizują, czy zostawiają wszystko trenerowi? Ty mówisz, że sam troszkę tam patrzysz, tak? No to znaczy sam trener też zawsze podpowie, tam dorzuci swoje, tam, jak to się mówi, dwa grosze, swoje dwa grosze i ten. Także trochę posłucham się trenera, trochę też sam oglądam walki swoich przeciwników, żeby też analizować. Także no, każda podpowiedź, każda wskazówka osób tam poza mną są dla mnie bardzo cenne. No właśnie, powiedz, w tej chwili jest taki chyba okres sparingowy, tak, tutaj przygotowania? No już teraz właśnie będzie ostatni tydzień sparingów, jutro właśnie idziemy do Radomia, będziemy tam sparowali z chłopakami, tam mam się zjechać z Ostrowca, z Lublina. Czyli taki powiew świeżości w sparing partnerach. Można tak powiedzieć, że powiew świeżości, ale no dlatego jest możliwość posparowania tam z kimś innym, dlatego jedziemy do Radomia, z czego też się cieszę. Przed ostatnią galą, właśnie co była gala w Radomiu, ostatnia, na której boksowałem, też jeździliśmy tam na sesje sparingowe z różnymi zawodnikami, także każdy zawodnik obcy, z którym nie jest z nami tu na sali, to jest jakiś inny styl i zupełnie coś innego, można przećwiczyć różne akcje nowe. No tak, wiadomo, to już zupełnie inaczej, nie znasz przeciwnika, zupełnie inaczej się wtedy boksuje, sparuje. Dokładnie, właśnie tak jest. W takim razie nie przeszkadzam. Do zobaczenia na walce. No dzięki, do zobaczenia.